W sumie film trafi też do Leśnictwa Świeradów bezpośrednio, żeby sobie obejrzeli. Ponieważ prosili o to, żebyśmy jakieś materiały im wysłali. A więc w sumie dzisiaj chyba trzeba udawać, że jesteśmy w miarę poważni, że się znamy. Można by powiedzieć, że właściwie mekka polskiego bushcraftu, Góry Izerskie. I dzisiaj gościmy na programie pilotażowym Nadleśnictwa Świeradów. Zostaliśmy bardzo mile przywitani, na maila dostaliśmy bardzo szybką odpowiedź. Także dziękujemy i zapraszamy na film. Mam nadzieję, że załapiemy się na bardzo fajne widoki. Nie wiem, czy akurat to dojrzycie. Zobaczymy dopiero później przy produkcji. O, i trafiliśmy na wycinkę lasu jeszcze. A, trzeba przerwać. Dobijamy do sępiej góry. Mniej więcej gdzieś tutaj mamy zamiar spać. Jest ze mną Marcin. Leci tutaj za moimi plecami. Praskę dzisiaj wybraliśmy niedługą. W sumie zeszło nam ile? Gdzieś półtora godziny? Chyba tak. No. Krótek. Także tak, na spokojnie. Dzień jest w sumie dość krótki, bo za jakieś 2,5 godziny, może 3, będzie już się robić ciemno. Więc akurat trochę czasu na to, żeby znaleźć sobie miejsce, rozbić się. Aha, auto na szlaku, to uwielbiam. Dobra, już się pojechało. O, tutaj gdzieś jest wyrąb drzew, więc najprawdopodobniej nie są to turyści, a normalnie pracownicy lasu, którzy jeżdżą tutaj samochodami. Ja sam inny minął nas już chyba z piąty samochód dzisiaj. Tak, też tak będzie. Na tej krótkiej trasie. No. Dobra. Idziemy na górę zobaczyć. Na chwilę obecną jest mocno przewiane, więc widoki powinny być naprawdę bardzo fajne. A więc do zobaczenia już na górze. O, słuchajcie, mamy piękne widoki. Chmury są akurat tuż nad nami. Miejmy nadzieję, że za bardzo nie zajdą do nas, żebyśmy jak najdłużej mogli się cieszyć tym widokiem. No i miejmy nadzieję, że i rano nas taki widok zastanie, albo i nawet lepszy. Chyba tam z plecakiem idę. A teraz patrzcie, a ten widok, wyszedłem na skałki i jest jeszcze piękniej. No tutaj to jest naprawdę... Wow.
o mistrzostwo. Trzeba wejść i zobaczyć. Na tej górze jestem pierwszy raz. Nieraz takie widoki widziałem, ale tu jest naprawdę, naprawdę mega panorama. Mega. Patrzcie, to są nasze plecaki. I dzisiaj przed wyjściem je sobie zważyliśmy. No i tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj parę słów właśnie o tym powiemy. Ile to ważą nasze plecaki? Co? Kurwa, tam nie wróci. Trochę za rzadko drzewa są, nie? No. A tu kawalantek, czekaj, za tego krzaka weź wyjrzyj. Bo stąd to gówno widać. Stare to są kurwa takie krótkie gałęzie. Tam z dole to można by... Ciężko będzie chyba. Się wydaje, że tam w tym odrzewie to brzozy chyba by było. Tam wcześniej, gdzie byliśmy? No. Dobra. No ja myślę, że to będzie przepięknie. Ale miejscóweczka. No idealnie. Przepiękne miejsce nam się trafiło, naprawdę. Bardzo fajnie odsunięty od wiatru. Cichutko. Piękny widok. Czego chcieć więcej? Proszę, my już porozbijani. No ja jeszcze nie mam co prawdzie podpinki, ale to już można niedługo dołożyć. Na chwilę obecną już się bardzo fajnie możemy położyć. Marcin jest tutaj. On już się rozwiesił z podpinką chyba. Sprawdźmy, co on tu ma. A no jest, proszę. Podpineczka, śpiworek, już wszystko rozłożone ładnie. Chociaż ja osobiście nie jestem zwolennikiem tak szybkiego rozkładania śpiwora z tego względu, żeby nie łapał wilgoci. Ale przed spaniem jakieś 15-20 minut, żeby się fajnie rozprężyło powietrze, to myślę, że już można. Dobra. Więc zaczynamy sobie teraz biesiadowanie. Tak jak obiecałem, parę słów na temat tego, ile ważą nasze plecaki. Tak dzisiaj akurat sobie przy pakowaniu zacząłem ważyć swój plecak po kolei. W sumie później trochę też porozmawiałem o tym z Marcinem. Mam mniej więcej to samo zdanie co ja i w sumie paru moich znajomych też. Na forach nieraz widać takie opinie, jak ktoś się pyta, jak się zapakował, czy dobrze, czy źle. Zaraz w komentarzach się pojawił: o panie, plecak 70 litrów na 3 dni, czy na jedną noc. O Jezu, na co to panu? Na co to panu? 10 kilo też za dużo. Słuchajcie, nasze, ja tak, przy pakowaniu się, pakowałem najpierw
swoje samo spanie. Wyszło mi razem z plecakiem waga 5 kg 400 gram. Czyli no, myślę, że naprawdę bardzo fajnie, zważając na to, że plecak jest 70-litrowy i sam plecak waży no, plus minus 2 kilo. Więc samo spanie, w którym była podpinka, śpiwór, hamak, śledzie i linki, ważyły mniej więcej 3,5 kg. Czyli to no, naprawdę mi się wydaje bardzo fajny wynik. Ale to mamy samo spanie. Za chwilę wrzucamy sobie rzeczy typu jakaś kuchenka, jakieś ubrania, bo jest zima, więc no, ja osobiście dość mocno marznę jak siedzę, więc tych ubrań muszę wziąć trochę więcej. Zwłaszcza, że dzisiaj jesteśmy na terenie bez ogniska. Co prawda temperatury nie są może jakieś masakryczne, bo według pogody temperatura odczuwalna ma być tak mniej więcej w koło zera, więc to jest naprawdę całkiem przyjemnie, można by powiedzieć. Ale dorzuciłem te wszystkie rzeczy, plus jeszcze jakieś latarki, powerbanki, cały taki majdan, który się nosi dookoła tego całego spania. Już waga pokazała 11 kg. No, można by powiedzieć, że no w sumie też jeszcze spoko, tak? Tylko że no idziemy na jedną noc, więc to już niektórzy by powiedzieli, że to już jest no stanowczo za dużo. Ale to są rzeczy, które ja praktycznie wszystkie wykorzystam. A nie mamy jeszcze jedzenia. Bo dorzucałem jedzenie, wodę. Dorzuciliśmy jeszcze jakieś napoje. No i ta waga wzrosła już z 11 kg, wzrosła u mnie do 19,5. Fakt, że tutaj jest dużo płynów, ale samo jedzenie, sama woda, to już będzie waga około dobrych 15 kg. Nie jedna osoba powie, że to jest stanowczo za dużo. Czy my uważamy, że to jest za dużo? To chyba nie. Mój plecak ważył ostatecznie przy wyjściu 19,5 kg. Marcina zważyliśmy, ważył 23 chyba, tak? No. 23 kg ważył Marcina plecak. No wszystko to jest, no myślę, to jest trochę kwestia tego, kto sobie jakiś sprzęt wziął. No ale to są ogólnie plecaki duże i ciężkie, ale z rzeczami, które my wszystkie wykorzystamy. Jeszcze jutro sobie je zważymy. Po tym jak wrócimy, zobaczymy ile nam jedzenia i tego picia wszystkiego zeszło. No ale sądzę, że w moim przypadku ja zejdę może do 14 kg. Bo jeszcze wiadomo, jakieś śmieci zabierzemy ze sobą, to wszystko. Więc do czego dążę? No słuchajcie, jak ktoś wam mówi, że się pakuje w plecak 30-litrowy na 3 dni, to nie wiem, albo chodzi jak winogron, albo nie bierze tych wszystkich rzeczy, bo idzie do schroniska gdzieś tam spać. Owszem, można chodzić bardzo koszernie i brać totalne minimum rzeczy i może wtedy rzeczywiście by się zmieścił, ale patrząc na to, że my mamy śpiwór, podpinkę i są temperatury zimowe, to właściwie plecak 30 litrów schodzi już na te dwie rzeczy praktycznie. Więc gdzie się spakować jeszcze jakieś ubrania, coś na zmianę, żeby się przebrać do śpiwora w suche rzeczy, plus jakieś jedzenie, plecak 30-litrowy, nawet na jedną noc, no nie wiem, naszym zdaniem osobistym jest to niemalże nierealne, żeby się spakować do plecaka i nie być obwieszonym. Jeżeli chcemy oczywiście wziąć normalnie rzeczy i normalnie sobie spokojnie funkcjonować. Więc, jak ktoś wam tak mówi, to się po prostu tym nie przejmujcie, jest kupa ludzi, którzy chodzą z plecakami takimi jak my. To są plecaki po 20 kg, mimo że poszliśmy tylko na jedną noc. Owszem, poszlibyśmy na więcej nocy, no to tam by się różniło może niedużo, bo to byłaby już kwestia jedzenia, bo w większości tej wagi to macie wszystko, całe spanie, wszystkie ubrania. Później to jest kwestia dorzucenia jakiejś tam jednej koszulki, skarpetek i tym podobnych rzeczy. Można zaoszczędzić na wodzie, biorąc sobie filtr i wodę filtrować na miejscu, tak na przykład. Na jedzeniu, jeżeli wychodzicie w teren, no dobra, można wziąć jedzenie lyofilizowane, mamy wodę,
filtrowaną, więc no wtedy zawsze te parę kilogramów się zejdzie, ale w dalszym ciągu będzie to podbijało pod 15 kg, gdzie dla wielu jest to teoretycznie jakimś absurdem. W naszym przypadku to jest w sumie normalna waga plecaka, więc jeżeli się martwicie tym, czy macie dobrze spakowany plecak i że jest za ciężki, a jeżeli wam jest wygodnie, jeżeli macie w tym wszystkie rzeczy, które wy potrzebujecie, to się nie przejmujcie opiniami i po prostu taki plecak sobie weźcie, bo o to chodzi, żeby się dobrze bawić, a nie martwić tym, czy wy macie za dużo w plecaku, czy nie. Ma być dobrze, przyjemnie i bezpiecznie, bo też w plecaku mamy rzeczy, które gwarantują nam jakieś bezpieczeństwo. Także dzięki, my na dzisiaj kończymy, bo powoli się ściemnia. Oczywiście my sobie tu posiedzimy, ale już kamerować raczej nie będziemy. Ewentualnie może jakieś przebitki wrzucimy już w świetle latarek. Także dzięki wielkie za dzisiejszy dzień i do zobaczenia rano. Mamy nadzieję, że na następnej górze, pod którą jesteśmy, uda nam się wyhaczyć bardzo fajne widoki. Także do usłyszenia. Dzień dobry. My już staliśmy jakąś godzinę temu. Już w sumie częściowo się popakowaliśmy, ale jest naprawdę bardzo wilgotno i dużo rzeczy mamy mokrych, więc musi to jeszcze chwilę sobie powisieć, żeby jako tako się podsuszyło i przewiało. Co, my tymczasem dopijamy sobie kawkę, zjemy śniadanie i będziemy się pakować i schodzić od razu do samochodu. No tą samą trasą, co przyszliśmy, także na szybkości już nie będziemy niestety chodzić po górach. Odnośnie, krótkie podsumowanie odnośnie miejsca i tutejszych leśnych kompleksów promocyjnych. Miejsce jak najbardziej, jak całe Góry Izerskie, w pełni do polecenia. Piękne miejsca do rozbijania się, kupę miejsca do tego, żeby się rozbić. Widoki z sępie góry, petarda. No i czego brakuje, ale to tak chyba we wszystkich takich miejscach. Oczywiście brakuje wyznaczonych miejsc na ogniska. Także na tym polecamy się zastanowić. Może takie miejsca dałoby się wyznaczyć gdzieś w ustronnych lokalizacjach. I wtedy na pewno jeszcze więcej mieliby Państwo tutaj gości chętnych na odwiedzenie. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.